Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Pogoń FM w drodze do Europy po raz 14 na antenie Radia Super FM i w internecie na super.fm. Witamy bardzo ciepło i bardzo serdecznie, można by rzec wiosennie. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet.pl. Dobry wieczór, witam. I Sebastian Rożkowski, kłaniamy się nisko. Taki prawdziwy roller coaster był w ten weekend wśród kibiców szczecińskiej Pogoni. Najpierw w sobotę okazało się, że już na 100% zagramy w europejskich pucharach, no a w niedzielę psikus, nie daliśmy rady Stali Mielec. No tak, to Stal Mielec, mimo że zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, zrobiła nam ogromnego psikusa. Kusal nie tylko nam, bo wcześniej też ogrywała faworytów. Przypomnijmy, że między innymi Legię Warszawa. I to także, na Łazienkowskiej. Także no szkoda, że nie udało się w Mielcu zapunktować. Nasza sytuacja w tabeli troszeczkę się skomplikowała pod kątem tego srebrnego medalu, który marzymy, żeby powtórzyć sukces sprzed 20 lat. Zobaczymy, co zrobi Raków Częstochowa w meczu z Jagiellonią w środę, bo kolejka zaczyna się już w środę ze względu na finał Pucharu Polski. No i trzymamy kciuki za to, żeby gdzieś tam Raków te punkty zgubił, żeby już myślał o meczu w Lublinie, w którym zmierzy się z Arką, bo to jest dla nas priorytet. A jeżeli wracamy do tego meczu ze Stalą Mielec, byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Mieliśmy masę okazji. Bramkarz Stali, mecz życia. Tak, dokładnie. Mieliśmy masę sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Gdzieś brakowało takiego ostatniego strzału albo też dogrania, bo naprawdę był taki moment na początku drugiej połowy, gdzie tłamsiliśmy rywala przez pierwsze 15 minut i on nie mógł wyjść z własnej połowy boiska. Szkoda tej jednej straconej bramki po wrzucie z autu, gdzieś tam zamieszanie w polu karnym. Dante Stipica też akurat w tej sytuacji nie pomógł, bo zrobił gdzieś krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu i już zabrakło czasu na reakcję przy tym strzale głową. Będzie może brakować tych trzech punktów, ale jeszcze wszystko jest przed nami. Jeżeli wszystkie swoje trzy mecze wygramy, to będziemy srebrnymi medalistami. Ten mecz pokazał, jak dużo dla Pogoni znaczy Kozłowski, który potrafi poszarpać, który potrafi wygrać jeden na jeden. Właśnie idealny to piłkarz na takiego rywala. Tak, szkoda, że Kacpra w tym meczu zabrakło. Musiał pozować za nadmierną liczbę żółtych kartek. No, Kacper tak naprawdę staje się bardzo ważną postacią Pogoni i dobrze, że tak się dzieje, bo to jest młody chłopak o ogromnym talencie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie cieszył nasze oko przez minimum sezon swoją grą w barwach Dumy Pomorza. Pokazał ten mecz, jak dużo znaczy dla Pogoni jego brak, bo to jest piłkarz waleczny, nawet gdy straci piłkę, on ma od razu to, że atakuje rywala, nie odpuszcza, potrafi w zasadzie w sekundę tę piłkę odzyskać. I tego tutaj w środku pola trochę brakowało, bo trener drużyny z Mielca wystawił w zasadzie sześciu pomocników w linii środkowej i tam było dość mało miejsca dla Pogoni Szczecin. Mogliśmy napędzać się skrzydłami, no a nasze skrzydła no niestety no nie są takie, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Mamy lepszy gdzieś tam ten środek pola i ten Kacper Kozłowski mógłby być bardzo przydatny w tym meczu. Nie to, żebym bronił piłkarzy Pogoni po tym meczu, ale dla mnie niezrozumiałą sytuacją był brak czerwonej kartki dla jednego z piłkarzy Stali Mielec, kiedy Kowalczyk wychodził sam na sam, ten piłkarz zagrał ręką. No nie rozumiem tego. No to jest jedna z tych sytuacji, która wzbudziła spore emocje, bo tu mówimy o De Amo, o zagraniu De Amo, piłki tak przez De Amo, ale jeszcze bułgarski stoper, który raz po raz kopał naszych zawodników po nogach i to nie w taki sposób, żeby sfaulować, tylko tam naprawdę kilka razy gdzieś podnosił tę nogę w okolice kolana, w okolice łydki. Wyglądało to bardzo groźnie i on ten mecz zakończył bez żółtej kartki. To jest dla mnie niezrozumiałe kompletnie. Ciekawie jest też na dole tabeli, jak już rozmawiamy o górze tabeli. Kto twoim zdaniem spadnie z ligi? Tutaj wszystko rozstrzygnie się między dwoma klubami, Podbeskidzie i Stal Mielec. Stal Mielec ma w zanadrzu jeszcze ten mecz z Rakowem, gdzie może w jakiś sposób zapunktować i też nam pomóc w przyszłym tygodniu, bo ten mecz też będzie rozgrywany w środku tygodnia. Myślę jednak, że Podbeskidzie ma trochę więcej jakości niż Stal Mielec. Mimo, że z Podbeskidziem wygraliśmy, a ze Stalą przegraliśmy, to wydaje mi się, że Podbeskidzie ma lepsze możliwości co do punktowania i strzelania goli. No i ma Bilińskiego. Dokładnie tak, dlatego tak jak powiedziałem, ma większe predyspozycje do strzelania bramek, może więcej zrobić w grze ofensywnej, a to będzie ważne w tych trzech ostatnich kolejkach. To jest audycja Pogoń FM w drodze do Europy w Super FM i już za chwilę na naszej antenie wybór super piłkarza meczu. Ktoś tym super piłkarzem został? No ktoś został, chociaż nie najwyższą tak naprawdę na to. Zostańcie z nami. Super piłkarz meczu.
No to czas teraz dowiedzieć się, kto został tym super piłkarzem meczu. Jak powiedziałeś, zbyt wielkich not nie było. A ile wpłynęło ankiet? Ankiet wpłynęło 3274. Czyli całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Aktywni użytkownicy, czytelnicy portalu Pogoń Sportnet, słuchacze Super FM. No i zaczniemy od tego miejsca piątego, jak zwykle, które tym razem przypadło w udziale Damianowi Dąbrowskiemu z notą 4,54. Czekamy na pierwszą bramkę Damiana dla Pogoni. Dokładnie tak. I tego kolegi, który jest jedno miejsce wyżej, czyli na miejscu czwartym także, Luis Mata, 4,95. No to pierwsza trójeczka. Tutaj zaczynamy od Michała Kucharczyka, 5,11. Miejsce drugie. Rafał Kurzawa, 5,34. No i kto wygrał? Dante Stipica, 5,76, chociaż moim zdaniem Dante w tym meczu nie ma tak naprawdę wiele okazji do tego, żeby się wykazać. Jeden raz wybił strzał, piłkę na ruch, tak. Jeden tak. strzał Gettingera, który gdzieś zmusił Stipicę do takiej no klasowej interwencji, ale poza tym działo się pod bramką Pogoni niewiele. To jest audycja Pogoń FM w drodze do Europy. To zdradźmy, kto teraz będzie naszym gościem, z kim już za kilka chwil spotkamy się w naszym studiu. Naszym gościem dzisiaj będzie Leszek Pokładowski, były zawodnik Pogoni Szczecin. I to ten zawodnik, który w 2001 roku zdobył medal srebrny, czyli ostatni medal dla Pogoni. Tak przy okazji bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie maile, które do nas spływają i te wszystkie propozycje dotyczące zawodników. No tutaj zdziwienia nie ma, jeśli chodzi o rok 2001. Najwięcej kandydatów to A. Radosław Majdan, B. Robert Dymkowski. I będziemy robić wszystko, aby ci zawodnicy zagościli na naszych łamach w rozmowie z nami i opowiedzieli o tych wspomnieniach, które mają z tego ostatniego wicemistrzowskiego sezonu. Wszystko się zgadza. Już za chwilę u nas rozmowa z Leszkiem Pokładowskim. Gość w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. A w audycji Pogoń FM w drodze do Europy gość, Leszek Pokładowski, były piłkarz szczecińskiej Pogoni. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie do naszego studia. Audycja Pogoń FM w drodze do Europy po raz 14 na antenie radia Super FM. Na dobry początek powiedz nam, Leszku, jak wygląda Twoje życie po życiu piłkarza? Co na co dzień porabiasz? Na co dzień jestem rodzicem, ale też jeżeli chodzi o zawodowo, to dalej działam w sporcie. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole i też prowadzę zajęcia po lekcjach w klubie sportowym na Prawobrzeżu. Jestem tam trenerem. Staram się, żeby zachęcać dzieciaki do uprawiania tej pięknej dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Leszku, rok 1993, przechodzisz do Pogoni Szczecin z Baszty Bytów. Jak to się stało, jak do tego doszło? Kto za tym stał, że zostałeś piłkarzem Portowców? My trochę już wiemy, bo tydzień temu nam to zdradził. W Szczecinie wylądowałem w 1989 roku. Po 8 klasie zostałem tutaj piłkarzem. Wiadomo, to jeszcze nie byłem oficjalnie piłkarzem Pogoni, bo na czas nauki byłem wypożyczony tutaj z właśnie Baszty Bytów i byłem po szkole podstawowej, byłem tutaj w juniorach, więc przeszedłem szkolenie 3-letnie juniorów w Pogoni Szczecin i z juniorów grałem w rezerwach i tak mi się udało z rezerw przeskoczyć do pierwszego zespołu, więc w 1993 roku przeszedłem do pierwszego zespołu i tam zacząłem trenować jako piłkarz już, można powiedzieć, zawodowy, tak? Bo podpisałem umowę, może w 94, już tak dokładnie nie pamiętam, podpisałem pierwszy swój kontrakt tutaj i tak jak tu wspominacie, że tydzień temu był tutaj wtedy ówczesny dyrektor, załatwił wszystkie formalności związane z przejściem z Baszty Bytów i dlatego to można mówić, że w 93 zostałem pełnoprawnym zawodnikiem Pogoni, ale od 89 roku byłem tu już w Szczecinie. Jak pamiętasz to swoje wejście do szatni seniorów? Kto tak naprawdę wziął cię pod swoje skrzydła, bo no ktoś musiał tego młodego zawodnika wprowadzić? Powiem tak, że może trochę ułatwione było to, mieszkaliśmy w internacie, mieszkałem w internacie, będąc tutaj, przychodząc tutaj do Szczecina z Olkiem Moskalewiczem, który wcześniej jakby wszedł do tego pierwszego zespołu i już znał szatnię, znał, zresztą też i pokazał, że jest ważnym ogniwem tego zespołu i jakoś udało, dobrze, że był, bo jakoś udało mi się z nim wejść do tego, do szatni pierwszego zespołu, a wiadomo jak to jest, młody chłopak wchodzi do chłopak, do dorosłych, do tych piłkarzy, których ogląda, którym podaje piłki często, jak jest mecz i jest to jakiś przeskok. Myślę, że nie było źle. Wiadomo, hierarchia była, trzeba było się kłaniać, może nie aż do słów, ale dzień dobry. Bardzo miło wspominam sobie zawodników takich jak Mariusz Kuras, jak Piotrek Mandrzych, jak Andrzej Miązek, którzy tak fajnie wprowadzali młodych zawodników do zespołu. Czy z tymi piłkarzami, z którymi grałeś w Pogoni, wciąż utrzymujesz stosunki przyjacielskie, kontakty? Jak to wygląda dzisiaj? Jakichś kontaktów bliższych nie mamy, bo to się gdzieś tam rozeszło, ale gdzie się widzimy, gdy widzimy się tam gdzieś przelotnie tu w Szczecinie na jakichś tam imprezach, czy nawet na ulicy się czasem kogoś spotka, czy w sklepie, czy gdzieś to sobie porozmawiamy, powspominamy, ale bliższych jakichś kontaktów nie utrzymujemy. W tym czasie, kiedy ty grałeś w Pogoni, wielu było trenerów.
z którym pracowało ci się najlepiej? Tak, można powiedzieć, że wielu było trenerów. Można powiedzieć, że od początku powiem, bo jako ściągał mnie tutaj trener Kazimierz Biela, który był takim moim tutaj może mentorem, który mi tutaj wprowadzał w ogóle do Szczecina, bo pochodzę z bardzo małej miejscowości. Grałem w Baszcie Bytów, ale pochodzę z jeszcze mniejszej miejscowości, która jest oddzielona od Bytowa 10 km w Studzienicę. To jest tam 1000 mieszkańców, więc dla mnie Szczecin to było coś. I trener, który tak się zajął mną, który mnie tu wprowadził do Szczecina, to był Kazimierz Biela i można powiedzieć, że też jemu dużo zawdzięczam. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, jak już trenowałem w pierwszym zespole, to no nie chcę żadnego trenera tutaj, no może wyróżnię, jest jeden trener, który mi tak naprawdę pomógł w ciężkiej mojej sytuacji, był to Orest Leńczyk. Mhm. Ale zanim przyjdę do niego, to dał mi zadebiutować trener Kasalik, więc tu można też powiedzieć, że to jest trener, który dał mi zadebiutować w Ekstraklasie też. Można powiedzieć, że przyczynił się do tego, że grałem w tą piłkę, gdzieś tam udało mi się coś tam osiągnąć. A jeżeli chodzi, tak jak już powiedziałem, o trenera, który tak najbardziej mi pomógł, nawet w której mojej sytuacji, bo miałem kontuzję, która ciągnęła się rok, którą złapałem na zgrupowaniu kadry Polski do lat 21 i była to osoba, która przychodząc tutaj do Szczecina po pół roku mojej kontuzji, która się ze mną zajęła. Pamiętam, że mieszkaliśmy w hotelu, też mieszkał trener Leńczyk z nami w hotelu, miał swój apartament, rano o 7 pukał do mnie, ściągał mnie z łóżka i brał mnie na siłownię, bo można powiedzieć, że teraz to jest zawodostwo. Wcześniej niby też było zawodostwo, ale nie aż takie jak teraz. Teraz jak widzę w Akademii, nawet Pogoni Szczecin, jak w młodzieżowych zespołach jest sztab trenerów. Myśmy nawet tego w pierwszym zespole nie mieli, więc każdy sam jakoś tak próbował się zająć sobą. A trener Leńczyk był tym osobą, która się mną zajęła, która mi pomogła. Tak? Innym takim trenerem, którego bardzo miło wspominam, który rozluźnił atmosferę, był Jezierski. W świętej pamięci trener Jezierski. Naprawdę to jest to trener, który potrafił dotrzeć do każdego. Do mnie dotarł. Ja uważam, że za trenera Jezierskiego udawało mi się fajnie to wyglądało z mojej strony nawet. Utrzymaliśmy się w lidze i powiem, że po iluś latach spotkałem nawet trenera Jezierskiego w Łodzi na dworcu i poznał i porozmawialiśmy sobie, także tutaj miło wspominam. Leszko, a jak wspominasz same lata 90. i Pogoń z tamtych czasów, bo tutaj twoi poprzednicy podkreślali bardzo fajną atmosferę w klubie, bardzo fajną atmosferę wśród was piłkarzy, a do tego podkreślali, no, że Pogoń to był klub biedny, nieraz nawet nie było ciepłej wody i takich podstawowych rzeczy do życia, czegoś, co dzisiaj wydaje się wręcz niemożliwe. Tak, dokładnie. To jak sobie teraz myślę, czego mi brakuje? No wiadomo, brakuje mi trochę grania tego na boisku, tej adrenaliny, ale powiem szczerze, że bardzo mi brakuje szatni. Mhm. Szatni, tego co się działo w szatni, tak jak tu moim koledzy, którzy byli wcześniej mówili, to co się tam działo pomiędzy treningami, przed treningami, wyjazdy i nawet te żarty, które się robiło. No, kto był największym żartowniciem, kto robi najwięcej psikusów w szatni swoim kolegom? Z tego co pamiętam i Wojtek Tomasiewicz fajne robił żarty, znaczy fajne żarty robił, był żartowniciem. Jak to żarty? Studziński był żartowniciem, Janek Studziński, jak już był, zdobywaliśmy wicemistrzostwo, to też i Grześ Mielcarski, no było kilku takich fajnie, którzy rozładowywali atmosferę w szatni. Do tego, jak zdobywaliście wicemistrzostwo, jeszcze wrócimy, a na razie trochę muzyki w Radiu Super FM. Dzisiaj naszym gościem w programie Pogoń FM w drodze do Europy jest Leszek Pokładowski, były piłkarz Pogoni. Do rozmowy wracamy za chwilę. Pogoń FM w drodze do Europy w Radiu Super FM. Super FM. Leszek Pokładowski cały czas w studiu Radia Super FM w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Wspominamy różne czasy, wspominamy różne sytuacje, które miały miejsce w szczecińskiej Pogoni, ale takim na pewno bardzo ciężkim momentem i takim na pewno bardzo ciężkim dniem dla Pogoni był 12 czerwca roku 1996. Porażka z GKS-em Bełchatów w przedziwnych okolicznościach 1-2. Ty w tym meczu grałeś, dostałeś zadziwiającą czerwoną kartkę w 24 minucie spotkania. To były dziwne czasy, także z racji tego, jak zachowywali się w stosunku do poszczególnych klubów sędziowie. No i wtedy głośno i dużo mówiło się o tym, że była zawiązana spółdzielnia przeciwko Pogoni, albo Pogoń spadła, bo po pierwszej rundzie pod wodzą trenera Pekowskiego mieliście bardzo dobre miejsce i nic nie wskazywało na to, że spadniecie. Dokładnie, nic nie wskazywało. Wysoko staliśmy w tabeli. W okresie zimowym też i wzmocnienia, z tego co ja pamiętam, były takie, które predyspozmowały nas do tego, żebyśmy grali o wyższe cele. No niestety gdzieś tam nam się nie udawało na początku, gdzieś tam przegrywaliśmy jakieś mecze. Później, tak jak wspomniałeś, już nie wiem, czy to się zawiązała jakaś spółdzielnia, gdzieś tam chciałem być zawsze daleko od tego, nie myśleć o tym i nie w ten sposób postrzegać tej piłki, aczkolwiek po iluś tam latach wyszło, że pewne rzeczy były. Mówimy też o tym meczu ostatnim. Generalnie, gdybyśmy wcześniej lepiej grali, może by do takiego meczu nie doszło. Tutaj musieliśmy ten mecz, nie mogliśmy tego meczu przegrać. I tak jak zostało to wspomniane, ja
w 24 minucie za odrzucenie piłki, dostałem drugą żółtą kartkę, a pierwszą za pierwszy faul, więc teraz sobie to oglądam, gdzieś tam jest to na YouTubie, czy to było odrzucenie, obserwuję i czy to było aż takie granie na czas, odrzucenie, że można było dać za to żółtą kartkę, no nie wiem. Trudno grać na czas w 24 minucie meczu. Dokładnie, to jeszcze jest kupę czasu, żeby... Ale mimo wszystko, grając w dziesiątkę, tam mogliśmy ten mecz zremisować, bo przy stanie 1-0 dla Bełchatowa, Robert Dymkowski strzelił bramkę, tak, wydaje Robert mi się, Dymkowski jest głowny po podaniu Andrzeja Recaka i później rzut wolny taki, może gdyby teraz były boiska, wtedy były takie boiska jak teraz, to piłka by się nie podbiła gdzieś tam i nie odskoczyła i może tej bramki by nie było, byśmy się utrzymali w lidze. Ale wydaje mi się, że nawet taki spadek to trzeba gdzieś pozytywy wyciągnąć, bo większość chłopców została i po roku żeśmy awansowali do Ekstraklasy z powrotem. No i historia pokazała, że też w następnym sezonie mieliśmy z Bełchatowem, nie wiem, u nas taki mecz, który też decydował i też czerwoną kartkę też dostaliśmy. Czerwona kartka, też było nerwowo. I też było nerwowo. Jak ja sobie pomyślałem, jak Maciek Stolarczyk dostał tą czerwoną kartkę i sobie pomyślałem, że historia znowu się toczy, ale udało nam się wygrać ten mecz nawet w 10. Ja pamiętam bardzo dobrze ten mecz i pamiętam Maćka Stolarczyka stojącego w tunelu, obserwującego całe to spotkanie, jak on się cieszył po meczu, kiedy udało się utrzymać. To emocje naprawdę były niesamowite. Dokładnie, to takie emocje naprawdę, które niesamowite emocje, bo to człowiek pamiętał, jeszcze miał w głowie to, co się stało 2 lata temu, czy tam rok temu i po raz kolejny to samo i z Bełchatowem i tak historia pokazała, że później wylądowałem w tym Bełchatowie. To był mecz przedostatniej kolejki tego sezonu, o którym rozmawiamy i później był mecz w Krakowie. To też jest dość ciekawa, myślę, historia, o której mógłbyś kilka słów powiedzieć. Dokładnie, była to historia ciekawa, bo tak już utrzymaliśmy się. Władze klubu zarezerwowały nam lot do Krakowa, żebyśmy nie musieli tyle godzin jechać. Polecieliśmy na mecz do Krakowa. Wydaje mi się, że w dniu meczu, nawet już tak dokładnie nie pamiętam, ale że mało miejsca było w samolocie, nie wszyscy polecieli. Masażysta Darek Dalkę, kierownik, pojechali pociągiem. I też jeżeli chodzi o nasz zespół, to chyba mieliśmy 3 osoby na ławce rezerwowych. I w trakcie meczu doszło do tego, że bramkarz nasz, Lęczewski, Marcin, musiał wejść jako zawodnik. A że nie mieliśmy koszulki, to akurat to był trener Jezierski. I z tego, co ja pamiętam, koszulkę wziął od kolegi obok, odwrócił ją na drugą stronę. Tak, pamiętam ten mecz. No w końcówce, a jeszcze miał sytuację, żeby strzelić w ramkę, to by było... I co ciekawe, to był jedyny mecz Marcina Lęczewskiego w Pogoni Szczecin. Dokładnie, tak. I nie jako bramkarz, bo on jak bramkarzem był w Pogoni, a jako napastnik. Później przyszły takie, można powiedzieć, tłuste czasy dla Pogoni. Krótkie, ale tłuste, gdy w klubie pojawił się Sabri Begdas. Jak ty wspominasz ten czas? Bo tu już dochodzimy do tego momentu zdobycia medalu. No medalu, mówimy w cudzysłowie, bo medali naszej nie zawiesiliście koniec końców, ale zajęliście 2. miejsce w tabeli. Wspominam to w ten sposób. No, Sabri Begdas wszedł do Pogoni, z tego co ja pamiętam, zimą, sezon wcześniej. Tak. Ten sezon w ogóle przed sezonem Wicemistrzostwa Polski też był trudny, bo pamiętam, że nawet na obozie, tak jak tu wcześniej wspomniałeś, że Pogoń była rodziną, nie było zawsze, było jak było, nie było bogato, tak, można powiedzieć. Może nie można powiedzieć tak, że było biednie, bo z tego żyliśmy, tak, ale nie było bogato i było coraz gorzej. No i ten sezon, który był przed tym wicemistrzostwem, pamiętam lato, że nawet pojechaliśmy na obóz do Sosnowca i po dwóch, trzech dniach musieliśmy wrócić z tego obozu, bo nie było pieniędzy, żeby za niego zapłacić, musieliśmy też za swoje pieniądze wrócić. I o dziwo, przygotowując się na obiektach Pogoni w tym sezonie, przez wicemistrzostwem, fajnie nam szło w lidze, bo zajęliśmy 5. miejsce czy 4. miejsce w rundzie jesiennej. Trenerem był Albin Mikulski wtedy. Tak, trenerem był Albin Mikulski, asystentem, z tego co ja pamiętam, był Bogusław Baniak. Kilku zawodników przyszło od trenera Mikulskiego z drugiej ligi, Warty chyba, przyszedł Rysiek Remień, przyszli kilku fajnych piłkarzy, którzy stworzyliśmy... Też powiem fajną grupę i fajnie to się układało nam. No i zainteresowanie tym, że mieliśmy dosyć takie wyniki, nieoczekiwane wyniki pozytywne. Wydaje mi się, że zainteresował się tutaj pan Begdas, który do Pogoni wszedł jako sponsor i poukładał wszystko, więc rundę wiosenną graliśmy, już było troszeczkę lepiej i po tej rundzie wiosennej, no to też było trochę, można powiedzieć, nerwowo, bo z tego, co słyszeliśmy, gdzieś do nas dochodziło, że on chce stworzyć tutaj zespół, więc pościąga tutaj zawodników, co się wiąże z tym, że może komuś powiedzieć do widzenia. No mi się akurat udało zostać, coś tam pokazałem, udało mi się, kilku nas zostało z Pogoni tej i dużo zawodników przyszło i było to, powiem, że w ogóle ten sezon wicemistrzowski to był dla mnie taki trudny, taka huśtawka nastrojów. Jakoś nie byłem podstawowym zawodnikiem w tym sezonie. 11 meczów zaliczyłem. 11 meczów zaliczyłem, drugie tyle może na ławce, ale nie wchodziłem, kilka na trybunach, kilka w rezerwach, no było, nie było łatwo, tak? Nie było łatwo, bo dużo zawodników przyszło i to z takich klubów, które gdzieś tam, z takich klubów jak Wisła, Legia, gdzieś tam osiągnęli jakiś sukces. No, nie oszukujmy się, naprawdę, jak oni na początku
przyszli, to musieli, znaczy nie musieli. Dostali wpierw szansę przed tu zawodnikami, żeby zagrać, tak? Różnie się to układało. Raz, jeżeli chodzi o moje takie, patrząc na to, to cieszę się, że byłem częścią tej drużyny, że udało mi się zdobyć wicemistrzostwo, bo to był jakiś największy mój sukces, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Trochę, że mało do tego, moim zdaniem większe miałem ambicje, żeby się przyłożyć, ale no niestety nie udało się. Cieszę się, że był to sezon bez kontuzji mój, bo często gdzieś tam mnie po tej kontuzji pierwszej moje prześladowały te kontuzje, gdzieś to nie zostało wyleczone. Do dzisiaj odczuwam tą kontuzję pierwszą moją, ale cieszę się, że udało mi się to bez kontuzji i cieszę się, że było to wicemistrzostwo i cieszę się też, bo kilku tych chłopców, którzy przyszli tutaj, poznałem, są bardzo fajnie, znałem ich z telewizji, z boiska gdzieś tam, z reprezentacji, poznałem ich i naprawdę to są super chłopcy, tak jak wcześniej wspomniałem, Grzesiek Mielcarski, czy Węgrzyn, Kaziu, czy Jacek Bendarz, który siedział koło mnie w szatni i często gdzieś tam dyskutowaliśmy, jak gdzieś go spotykam, bo on tam prowadził, nie wiem, czy jeszcze prowadzi ekstraklasę dla dzieciaków, coś tam przyjeżdża, to gdzieś tam wspominamy sobie to. No i potem były europejskie puchary, teraz Pogoń też awansowała do europejskich pucharów, no i niestety ta wasza przygoda z Islandczykami nie była przygodą udaną. Filkirem, tak, dokładnie. No nie była udana to przygoda nasza. Znaczy, wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. Znaczy wyglądało, jeżeli chodzi o wyniki, tak? To coś nowego dla nas było, dla nas, dla chłopaków ze Szczecina, może dla chłopaków, którzy przyszli tutaj, grali gdzieś tam w pucharach wcześniej, tak? To nie było nic nowego. I też trzeba zaznaczyć, że to już był taki cięższy okres dla klubu, bo tam były tarcia na linii miasto-właściciel. W ogóle cały sezon ten, znaczy pół sezonu można powiedzieć, bo tak jak wcześniej tutaj wspomniałeś, bo były tłuste, ale krótkie lata, tak? To można powiedzieć, że Sabrik Begdasen pół sezonu tego mistrzowskiego była taka tłusta, później ta runda wiosenna. Bo gdyby było, wydaje mi się, że to mistrzostwo można było osiągnąć, tak? Ale nie zwalam tylko na to, że były te tarcia między prezesem a miastem i dlatego nie zdobyliśmy tego wicemistrzostwa, bo to my na boisku byliśmy, my za to odpowiadamy, że nam się gdzieś nie udało. Taki dziwny sezon był, że chyba nikt nie chciał tego mistrzostwa zdobyć, bo wszystkie zespoły z góry przegrywały i gdzieś tam w tych meczach, co my przegraliśmy, to inni przegrywali i tak jakoś to się udało to wicemistrzostwo nawet zdobyć, tak? Ale tu wracając do tych pucharów europejskich, tak jak mówicie, tak tutaj, no to były już takie czasy, gdzie tam były troszeczkę tarcia, nie tarcia, gdzieś do nas też to dochodzi, bo to nie ukrywajmy się, to dotyczy też nas, nie tylko to, co w sporcie jest, ale to, co poza tym jest, to, czyli nasze takie życie, bo z tego się utrzymywaliśmy, wiadomo, a chodzi tutaj o wypłaty, o pieniądze, bo no, z tego żyliśmy, tak? Grając już, to nie myśleliśmy o tym, uwierzcie, nie myśleliśmy o tym, chcieliśmy to wygrać. Jeżeli chodzi o wyjazd tam na Islandię, no tam przegraliśmy 2-1, taki mecz był taki, myślę, wydaje mi się, że wyrównany. Może jeszcze wrócę do czegoś, bo mi się teraz przypomniało, że my z tym zespołem tak prawie na 90% w Portugalii, jak byliśmy na obozie pół roku wcześniej, graliśmy sparing, oni też tam byli. I wygraliśmy 3-0, może podeszliśmy do niego, do tego zespołu tak troszeczkę lekceważąco, tym bardziej, że mówili amatorzy z Islandii i tak to wyglądało. Tutaj już mieliśmy awans pewny i w końcówce straciliśmy bramkę na 1-1 i ten awans nam się gdzieś oddalił od nas i nie awansowaliśmy. I nie było miło później słyszeć tych komentarzy i przekręcania nazwisk, pokład stąd i takie inne. Naszym gościem jest w audycji Pogoń FM w drodze do Europy Leszek Pokładowski, były piłkarz Pogoni. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Wracamy do rozmowy z gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy, a jest z nami dzisiaj Leszek Pokładowski. Leszku, rozmawialiśmy w ostatniej części naszej rozmowy już o tym czasie Sabriego Begdasa w Pogoni. Jak zmienił się wtedy klub i ile prawdy jest w tych wszystkich historiach o całowaniu herbu, na sztandarze, o jakichś takich tureckich ochroniarzach, którzy gdzieś tam przychodzili, pojawiali się i chronili prezesa. Jak ty to wspominasz i ile w tym jest prawdy? Jest troszeczkę w tym prawdy, w sensie, że też poznaliśmy kulturę, że to jest jakby cała rodzina, nawet jak mieliśmy spotkania posezonowe, to tylu ilu przyjeżdżało tutaj oficjeli z Turcji, to ja nie widziałem nigdy, no nigdy ich na oczy nie widziałem, ale to była jedna wielka rodzina, oni tak to tworzyli i zaprosili nas do tej rodziny, bo nawet w szatni, tak jak tutaj wspomniałeś, nie wiem, czy może ktoś z moich kolegów wcześniej powiedział na przykład, że jak przed pierwszym meczem wszedł, to chyba dyrektor klubu i kapitana naszego, czyli Radka Majdana, wziął na środek i z nożem chciał, żeby się
krew bratnia, czy nie wiem jak to powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką, jedna krew nasza, tu idziemy razem po zwycięstwo, to takie rzeczy były. Były też takie rzeczy z tymi ochroniarzami. No, pamiętam taką sytuację, jeżeli chodzi o nasz środek do przemieszczania się, czyli ten słynny autokar, Mercedes, który tutaj został nam zafundowany w barwach, który jeździł wcześniej chyba na linii Warszawa-Stambuł, miał tyle kilometrów zrobionych, że fajnie Mercedes, ale już nie wyglądał jak Mercedes i też nie komfort jazdy nie był aż taki jak w Mercedesie i ktoś tam podniósł głos, że my nie chcemy podróżować takim autokarem, to pamiętam w Warszawie wszedł taki większy pan, który karku nie miał i powiedział, komu się nie podoba ten Mercedes. I stwierdziliśmy, że się wszystkim podoba ten Mercedes i jeździliśmy. Trochę w nim świerdziało czasem spalinami, ale wiedzieliśmy, gdzie nie siadać z tyłu, żeby przejrzeć to jakoś. Także były takie sytuacje. Turcy byli bardzo przyjaźni w stosunku do nas. I ja akurat, jeżeli chodzi o prezesa Begdasa, to wspominam bardzo, bardzo pozytywnie, można powiedzieć, bo musiał coś zrobić. Nie zagłębiam się w to, co tam było między miastem, a między... Tylko to, co ja czuję, co ja odczuwam, gdzie też były problemy związane z terminem płatności i pan Begdas był człowiekiem honoru moim zdaniem, bo sam swoich pieniędzy jakby powiedział, że nie będzie nam dawał, ale pieniądze, które transzy były z Kanału Plus, podpisaliśmy taką ugodę, że przelewane były na nasze konta co 3 miesiące, więc gdzieś tam kończąc współpracę z panem Begdasem byłem do zera wyczyszczony, można tak powiedzieć, co później niestety nie było zawsze regułą. To jeszcze przez chwilę porozmawiajmy o tym 2000 roku, wtedy kiedy właścicielem Pogoni był Sabri Begdas, krótko związany z klubem był Janusz Wójcik. Czy ty masz jakieś związane wspomnienia z Januszem Wójcikiem, czy on zbyt często się u was nie pojawił? Okres przygotowawczy był cały, my mieliśmy kilka obozów, był obóz w Wiśle, był obóz, bo pojawił się, no można powiedzieć, jak się runda zaczyna, się runda nie zaczyna od meczów, tylko zaczyna się od okresu przygotowawczego, więc był cały czas z nami do tygodnia przed ligą, tak? Więc każde obozy, na których był, to był trener Wójcik, bo tak jak mówię, był w Wiśle, był w Szwajcarii, no i tu jeszcze w Szczecinie mieliśmy z nimi treningi, no i tydzień przed ligą, po meczu, takim tydzień przed ligą z Zagłębiem Lubin został, nie wiem z jakich okolicznościach został zwolniony, ale jeżeli chodzi o moją sytuację, moje kontakty z trenerem Wójcikiem, wydaje mi się, tak sobie teraz myślę, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że ten sezon był dla mnie dosyć trudny pod tym względem, że nie byłem podstawowym zawodnikiem, a dość często na początku nawet byłem zawodnikiem oglądającym mecze z trybun, co było dla mnie, ciężką sytuacją, która nie była, jak wszedłem do pierwszego zespołu, dla mnie taką nową sytuacją, tak? I nie wiedziałem dlaczego, tak? A wydaje mi się, że z trenerem Wójcikiem, patrząc, cofając się do sparingów, które graliśmy, gdzie dawał mi szansę i to naprawdę, jeżeli chodzi o szansę w meczu, dużo, dużo szans mi dawał i gdzieś tam pozytywnie się wypowiadał, wydaje mi się, że więcej mógłbym grać, ale nie wiem jakby było, więc dla mnie te relacje z trenerem Wójcikiem były okej. Okay. Później wciąż byłeś zawodnikiem Pogoni, no i po panu Begdasie przyszły znowu chude lata. Ten sezon Gondorowy, nie ukończyłeś tego sezonu w Pogoni, bo zimą trafiłeś do Bełchatowa wtedy, ale jak pamiętasz ten czas, gdy pan Gondor zaczął rządzić klubem? Nadzieje wtedy były duże, że jeszcze przerwę, ale wszystko zostało bardzo szybko zweryfikowane pierwszym meczem z Zagłębiem na Lubin na wyjeździe i konkretnym laniem od Lubijan. Byłem tam w środku i ja nie wiem skąd były takie nadzieje, bo skład po raz kolejny się bardzo, bardzo zmienił. Tak. Dużo zawodników odeszło i dużo przyszło, a patrząc na jakość, nie mówię, nic nie mam do tych chłopców, bo patrząc na jakość, w danym momencie, w którym byli, nie mówię, bo później na pewno się rozwinęło tych kilku chłopców, którzy by przyszli do nas, to nie była taka jakość. Tak, to było po pierwsze. Po drugie, organizacyjnie poszło to w dół, tak? To można powiedzieć. To był dla mnie trudny okres, dlatego, bo musiałem też odejść z tego klubu, żeby utrzymać rodzinę. Spodziewaliśmy się z żoną drugiego dziecka i żeby utrzymać rodzinę, musiałem wyjechać gdzieś w głąb Polski i szukać. Dobrze, że trener, kiedyś mój kolega, później trener Mariusz Kuras zaprosił mnie do Bełchatowa i jakoś to się udało, bo naprawdę trudne czasy to były. To były trudne czasy. Dziś z perspektywy twojego doświadczenia, tego jak wyglądała piłka, gdy ty grałeś zawodowo, jak widzisz obecną Pogoń? No to jest niebo a ziemia teraz. To tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli patrzę nawet na akademię, czyli na zespoły młodzieżowe, to my dostawialiśmy tylko pieniądze za swoją grę, oni nie dostają, a jeżeli chodzi o całą otoczkę w zespole, gdzie jest sztab trenerski, jak są przygotowywani z psychologiem, mają dietetyka, mają świadomość, ich jest inna niż nasza była, też myślę, wydaje, to jest niebo a ziemia. A pierwszy zespół, nie jestem jakoś blisko pierwszego zespołu, nie mam na to czasu, żeby tam nawet jeździć i obserwować gdzieś tam tylko mecze czy coś, ale
pierwszy zespół na pewno, to jest kosmos, to co my mieliśmy, tak? Czasem sobie, tak jak mówię, wspomnę i popatrzę sobie nawet na takie mecze nasze starsze, jak to wyglądało, jakie infrastruktura, jak kontuzja jakaś była i jak lekarz wbiegł gdzieś tam, pamiętam sobie taki mecz, przypomniałem sobie, patrząc sobie, jak wbiegł lekarz nasz klubowy, który tam był klubowym lekarzem z chlorkiem w dżinsach, w kurtce, powsikać. To się... Nie można opisać tego, jaka to jest różnica, jaka to jest przepaść teraz, tak? Mamy bardzo dobrą akademię, dużo młodych piłkarzy pojawia się w pierwszym zespole. Jeden to, jak wszyscy mówią, diament, Kacper Kozłowski. Masz jakieś rady dla tego zawodnika jako starszy kolega? Czy ty na jego miejscu byś już na przykład latem odchodził z Pogoni, czy dłużej został tutaj w tym klubie? Bo wiadomo, czasy są inne, są menadżerowie, ale jest też kuszony przez wiele klubów, chociaż oficjalnie jeszcze o tym się nie mówi, ale na pewno prędzej czy później Kacper z Pogoni odejdzie. No na pewno, prędzej czy później odejdzie. Znaczy ja nie chciałbym radzić, bo to nie ma reguły. Czy odejdzie i uda mu się, czy nie odejdzie i nie uda mu się. Więc tutaj gdzieś ja nie jestem jakby ekspertem w tym. Sam bym nie wiedział szczerze, jak postąpić, tak? Bo to też miałem takie dylematy, nie takie, może diamentem nie byłem i nie kuszony byłem, tylko odchodziłem, bo musiałem, tak? Kacpra Kozłowskiego, no to on z rocznika jest 2003 i gdzieś tam kojarzę, bo ja też kiedyś po powrocie tutaj z Chorzowa z 10 lat pracowałem w akademii jako trener i gdzieś tam miałem jakby kontakt z tymi zawodnikami, więc Kacpra Kozłowskiego troszeczkę kojarzę. Nie byłem jego trenerem, ale go kojarzę, bo trenerem Kacpra był Tomek Bielecki i mój syn u niego trenował, więc gdzieś tam przez ten pryzmat kojarzę i od początku wydawał. Zresztą on ściągnięty został chyba z Koszalina. Tak, dokładnie z Motyku Koszalina. Więc od początku było widać po nim, tak? Jak jesteśmy o tych młodych, fajnych zawodnikach, to ja tutaj wracając do tego, to ja byłem trenerem od trzeciej klasy Kacpra Smolińskiego i któremu bardzo teraz kibicuję i cały czas trzymam za niego kciuki, żeby on grał jak najwięcej, bo naprawdę to jest fajny chłopak, dla mnie zawsze był nie tylko piłkarsko, ale jako taki profesjonalista już w takim wieku. No właśnie, tak? Kacper chyba emanował pracowitością, prawda? Dokładnie. Bo... tak jakbym patrzył, może nie, nawet uważam, że takich umiejętności nie miałem, ale tak troszeczkę patrzyłem, że ja też, no może tutaj to zabrzmi, jakbym się chwalił, albo tylko to chodzi o to, że ja grając w piłkę nożną, to uważam, że osiągnąłem to bardziej pracą niż talentem i takim podejściem i to właśnie u Kacpra też. Też Smolińskiego widzę, tak? I to było widać już wtedy, kiedy on był jeszcze dzieciaczkiem? Ja powiem tak, poszedłem na pierwszy trening, wydaje mi się, że oni byli wtedy ten rocznik, bo to był rocznik 2001, w drugiej klasie podstawówki. I wszedłem z nimi do grania, to już z tym Kacprem łatwo mi nie było, więc już fajnie lewa nóżka, w podejście do tego i mając go przez tyle lat i obserwując go, bo do szóstej klasy miałem przyjemność być trenerem jego. Zresztą kilku innych chłopców z tego rocznika też było fajnych, im się akurat nie udało, ale Kacprowi się udało, mam nadzieję, Że będzie się dalej rozwijał i może też kiedyś ktoś o nim powie, że takie, bo tak jak mówimy, dużo się mówi, jest Kacper Kozłowskim, no bo jest, tak, wszyscy o nim mówią, tak, ale ja tu najbardziej kibicuję, bo to jest chłopak od początku w Pogoni, tak, od takiego małego Kacprowi Smolińskiemu. Pogoń w tej chwili wygląda naprawdę bardzo dobrze pod każdym względem. Buduje się stadion, buduje się akademia, pojawiają się nowe boiska. Klub obrał sobie taką drogę, że chce szkolić, promować młodych zawodników, ale chce też dzięki tym młodym zawodnikom osiągać sukcesy. Twoim zdaniem to jest dobra droga dla Pogoni, która została już obrana kilka lat temu i klub nią podąża? Dla mnie to jest bardzo dobra droga. W ogóle uważam, że w Polsce powinniśmy przede wszystkim szkolić swoich zawodników i dawać, żeby jak najwięcej grali w pierwszych zespołach, tak? A wiadomo, że to się tak do końca nie uda, żeby grać w jakiś, żeby osiągnąć sukcesy, trzeba czasem to gdzieś tam wspomóc z zewnątrz, tak? Ale uważam, że tak, że w tym kierunku powinna pogonić, tym bardziej, że tak jak mówisz, akademia się rozwija, bardzo się rozwija i obiekty i w ogóle liczącą się akademią jest w Polsce, tak? W top 5 na pewno, patrząc po wynikach, patrząc po reprezentantach Polski, jest w top 5 i patrząc, jak to jest zorganizowane. Ja jestem z Prawobrzeża na Pomarańczowej, na boisku, tam gdzieś prowadzę zajęcia i tam dużo właśnie zespołów młodzieżowych Pogoni. Z racji tego, że jeszcze tych boisk nie ma, gdzieś tam trenuję i też to obserwuję i widzę tych chłopców, widzę jak to jest zrobione, że naprawdę to w fajnym kierunku idzie, tak? Oby dostawali jak najwięcej szans. Na Prawobrzeżu dużo uzdolnionej młodzieży? No jak wszędzie, tak? Zdajną się fajni chłopcy, ale jak są fajni chłopcy właśnie, to też na początku poszedłem w tamtą stronę, żeby tych fajnych chłopaków gdzieś tam wyłowić i gdzieś tam do Pogoni ich polecić, tak? Więc jest kilku fajnych chłopaków. Ale na początku, jak ktoś jest fajny, to nie znaczy, że będzie grał w piłkę. Jest dużo jeszcze, długa droga, żeby to osiągnąć. I to tak, kręta, długa droga, żeby to osiągnąć. I nie wszystko jest od nas zależne, tak?
No i też dużo musimy powiedzieć o rodzicach, którzy też mają bardzo zły wpływ na tych młodych zawodników, bo chcą od razu mieć potencjalnego Lewandowskiego, Messiego czy Ronaldo w swoim domu. Mi się wydaje, że troszeczkę to się już też zmienia, bo się o tym mówi, tak? Tak. I te, ci rodzice troszeczkę też spuścili z tonu, bo tak jak ja na początku zacząłem być trenerem tutaj w Akademii w Pogoni, bo to jeszcze Akademii nie było, bo to było przy Pogoni, te zespoły młodzieżowe, to tak, to kto przyprowadził do nas do klubu, to uważał, że mamy z niego zrobić, oczekiwał od nas, że to on przyprowadził dzieciaka tutaj, mamy z niego zrobić Lewandowskiego. Jeszcze Lewandowski wtedy może nie był taki popularny, ale Messiego i Ronaldo, nie? A tak jak powiedzieliśmy, to jest kręta długa droga. To dużo później zależy od tej motywacji wewnętrznej tego chłopca, czy on będzie chciał, czy przychodzą takie momenty, oni się dorastają i są różne inne rzeczy, inne motywacje, inne pokusy i tutaj, czy to dziecko będzie, czy to będzie chciało, tak? Sprawy zdrowotne związane z może coś się przytrafić, tak? To jest i tu, żeby nie stracić tej motywacji później do tego, żeby dążyć do tego, do celu, tak? Coraz lepiej też jest z tymi rodzicami, tak? Tak gdzieś tam ta edukacja, którą my trenerzy próbujemy rozmawiać z tymi rodzicami, dociera do nich. Leszku, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za przybycie do naszego studia, za bardzo sympatyczną, fajną rozmowę. Jak mówiliśmy, Pogoń się rozwija, nasz program nazywa się Pogoń FM w drodze do Europy. Do Europy Pogoni udało już się dostać. No i teraz trzeba mieć nadzieję, żeby ta przygoda Pogoni w Europie była dłuższa niż Twoja i Wasza w 2001 roku. Cieszę się, że zaprosiliście mnie tutaj do studia i mogłem się tutaj spotkać z Wami i z Państwem. Życzę Pogoni jak najlepiej. Trzymam kciuki, żeby wyrównali ten nasz sukces, czyli wicemistrzostwo Polski, a w pucharach europejskich, żeby zaszli dalej. Dziękujemy serdecznie. Leszek Pokładowski, były piłkarz Pogoni Szczecin, był naszym gościem. Dziękujemy za przybycie do studia, no i dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Wieści z klubu. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin. Po ostatnim weekendzie, choć sportowo nieudanym, bo w Mielcu Pogoni Szczecin przegrała z miejscową Stalą 0-1, pewne jest, że po 20 latach Pogoń Szczecin będzie miała w końcu upragniony medal rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy. Nie wiemy jeszcze co prawda jaki to jest medal i ściskamy mocno kciuki, by był to ten medal z bardziej cennego kruszcu, a więc ze srebra. Efektem tego jest m.in. zapewniony udział Pogoni w nowych europejskich rozgrywkach UEFA Conference League i teraz nie wiemy jeszcze, czy Pogoń rozpocznie te rozgrywki 8 lipca w pierwszej rundzie, czy 23 lipca od rundy drugiej. Od tego zależy właśnie, czy Pogoń zajmie drugie czy trzecie miejsce w rozgrywkach, bo drużyna, która zostanie wicemistrzem rozgrywki europejskie, rozpocznie 2 tygodnie później. W klubie dzieje się również dużo ciekawego. W ostatnich dniach otworzyliśmy nowy klubowy sklep przy ulicy Wojska Polskiego 49. Zapraszamy, bardzo duży, ponad 200-metrowy salon gustownie urządzony w stylu piłkarskim. Można tam przyjść na zakupy, ale można też tam przyjść, by pooglądać, jak Pogoń Szczecin strzela gole, by po prostu spędzić miło czas. Serdecznie zapraszamy. Jedną z nowości w tym właśnie sklepie jest koszulka retro, którą wypuściliśmy w ostatnich dniach. Ta koszulka w liczbie 300 sztuk, seria limitowana, sprzedała się nadspodziewanie dobrze. Myślę, że możemy wszyscy w klubie powiedzieć, że nasze oczekiwania zostały spełnione w 200%, bo już po kilku dniach koszulki nie było. Dlatego też zdecydowaliśmy się na to, by tę koszulkę doprodukować i teraz można zamawiać ją w formie preorderowej. Przypominamy, to koszulka z sezonu 2000-2001, kiedy Pogoń po raz ostatni, choć mam nadzieję, że mówię po raz ostatni, jeszcze to będzie aktualne przez tylko kilka tygodni, była wicemistrzem Polski. Poza tym zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby zapoznać się z nowym wydawnictwem Pogoni Szczecin, Skarb Akademii Pogoni 2021, czyli pełne kompendium wiedzy o tym, co dzieje się z młodzieżą Pogoni Szczecin, jakie roczniki tu trenują, jak młodzież Pogoni Szczecin rozwija się i skąd biorą się kolejne Kowalczyki, Benedyczaki, czy Kacpry Smolińskie i Kozłowskie. To oczywiście z dużym przymrużeniem oka, ale tak, w tym skarbie kibica Akademii Pogoni znajdziecie mnóstwo informacji. Możecie też zobaczyć zdjęcia wszystkich dzieci od najmłodszych roczników i kto wie, być może za 5, za 7, być może za 10 lat część z nich będzie stanowić o sile ekstraklasy, o sile Pogoni Szczecina, czego sobie serdecznie życzę, także o sile reprezentacji Polski. Na koniec można powiedzieć jeszcze o rozwijającej się bazie Pogoni Szczecin, bo w miniony weekend ciekawe wydarzenie, boisko Pogoni w Kołbaskowie zadebiutowało w rozgrywkach ligowych.
Odbył się tam mecz trzeciej ligi pomiędzy Pogonią 2 Szczecin i GKS-em Przodkowo. No i otwarcie z pompą. Młodzi zawodnicy Pogoni, wspierani przez bardzo doświadczonego Bartosza Ławę, wygrali wysoko 5-1. To tyle ode mnie tym razem. Dziękuję, pozdrawiam. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Jak zwykle na zakończenie audycji Pogoń FM w drodze do Europy kilka słów o najbliższym spotkaniu. Najbliższy rywal piłkarzy szczecińskiej Pogoni to, tutaj trzeba powiedzieć to zdecydowanie, rewelacja rozgrywek, przez wielu upatrywana do spadku z Ekstraklasy, Warta Poznań. Warta Poznań, która jest blisko europejskich pucharów. Aktualnie zajmująca czwartą pozycję. Piotr Tworek z tą zgraną grupą ludzi, z taką fajną bandą młodych chłopaków, robi rewelacyjne wyniki. Pamiętam ten mecz w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie wygraliśmy z Wartą 2-1. W pierwszej połowie pełna nasza dominacja, w drugiej Warta się obudziła i tak naprawdę po tym meczu z Pogonią zaczęła bardzo solidnie punktować. Jednym z motorów napędowych tej drużyny jest Maciek Żurawski, który jest wypożyczony z Dumy Pomorza właśnie do Poznania. No i właśnie, warto zadać pytanie, czy będzie mógł zagrać w tym meczu? Czy ty coś wiesz na ten temat? Tak, rozmawiałem z Maćkiem Żurawskim w poniedziałek. Zapytałem go o to, czy ma zapis w umowie swojego wypożyczenia, że nie mógłby zagrać z Pogonią. Takiego zapisu nie ma. Więc jeżeli Piotr Forek tylko zdecyduje się na to, aby Żurawskiego wystawić do gry, będzie mógł to zrobić. Nie będzie to warty nic kosztować, bo nieraz są takie zapisy, że wystawienie zawodnika wiąże się z jakąś dodatkową opłatą. Tutaj takich żadnych zapisów nie ma. Maciek może normalnie zagrać w meczu z Pogonią. Ta Warta to bardzo ciekawy zespół. Tam między innymi ciekawym zawodnikiem jest Kuzimski, jest Maciek Żurawski, ale też piłkarz, którego ja bym widział szczerze w Pogoni Szczecin, czyli Makana Baku. Myślę, że nie tylko ty, bo wielu kibiców tak naprawdę po meczach Warty pisze, żeby tym zawodnikiem w Pogoni się zainteresować. On też jest wypożyczony do Warty, tak, tylko że z niemieckiego klubu, Holstein Kiel. Dokładnie tak, z Holstein Kiel. Fajnie by było mieć takiego skrzydłowego, bo nam takiego skrzydłowego, żywego, potrafiącego wygrać pojedynek 1-1 z dużą szybkością, trochę w zespole brakuje. Nasi skrzydłowi to trochę inny profil piłkarza. Gdzieś tam pojawiają się już pierwsze plotki, kto mógłby wzmocnić Pogoń Szczecin w nowym sezonie. Pojawiają się jakieś pierwsze informacje o chorwackim młodym skrzydłowym. Nie wiem, na ile one są prawdziwe, bo nic na ten temat jeszcze wcześniej nie słyszałem. Także no zobaczymy. Na pewno teraz czeka nas gorący okres, bo rozpoczną się wszelkiego rodzaju dywagacje. Kto może Pogoń opuścić? Kto może w Pogoni zostać? Ja mogę zdradzić tyle, że z tego, co usłyszałem, to w nowym sezonie w barwach Pogoń nie zobaczymy Dawida Steca, o którym już mówiliśmy wcześniej, ale także Tomasa Podstawskiego, który rozgląda się w tej chwili już za nowym klubem. No to bez dwóch zdań jego takim naturalnym następcą jest Maciek Żurawski, który wróci z wypożyczenia do Warty Poznań. Myślę, że to jest właśnie taki plan Pogoni. To był taki plan Pogoni już zimą, gdy wypożyczano Maćka Żurawskiego, żeby on złapał trochę więcej minut, żeby złapał możliwość regularnej gry i to się tak naprawdę w Warcie stało. Był tam ważną postacią, jest tam ważną postacią wciąż, bo sezon jeszcze trwa. W ostatnich meczach pełnił rolę rezerwowego, ale mimo to wchodził na boisko. No i w tym ostatnim meczu też zaliczył asystę przy drugim trafieniu w meczu, które zanotował właśnie Makana Baku, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Widać, że Żurawski rośnie w oczach i może być ważnym punktem Pogoni w tym systemie rotacyjnym, bo taki na pewno będzie gdzieś zastosowany, jeżeli przyjdzie nam pograć troszeczkę w tych pucharach. Oby jak najdłużej. Dzisiaj w portalu pogońsport.pl pojawiła się bardzo ciekawa symulacja dotycząca tego, z kim Pogoń może zagrać w europejskich pucharach, które są już pewne i zgodnie z nazwą naszego programu Pogoń FM w drodze do Europy, do tej Europy dotarliśmy. No i zatrważające jest to, jaki Polska ma współczynnik w ostatnich latach. Zatrważające jest to, że zespoły z Wysp Owczych, z Islandii, z Malty, z Łotwy i z Litwy, a także z Węgier, mają wyższe współczynniki niż Pogoń. Niestety, to efekt ostatnich lat i poczynań polskich zespołów w europejskich pucharach, gdzie odpadaliśmy z zespołami, których nazwy pierwszy raz część kibiców mogło usłyszeć gdzieś w telewizji czy też w radiu. Szkoda, że tak to wygląda, no ale po to gramy, żeby ten współczynnik poprawić, żeby pokazać Pogoń w Europie i musimy na ten moment na pewno podchodzić do tego bardzo pozytywnie. Fajnie byłoby zacząć jednak od tej drugiej rundy, gdzie te nazwy drużyn są już takie, że większość kibiców może je znać. Coś tam znamy, tak. I to mogą być naprawdę mocne zespoły, jak Feyenoord, Basel, czy też CSKA Moskwa. No, taki wyjazd do Moskwy, no ja bym sobie życzył. A losowanie europejskich pucharów 8 czerwca. Czekamy z niecierpliwością, ale na razie z niecierpliwością czekamy na mecz z Poznańską Wartą. Dokładnie, czekamy na mecz z Poznańską Wartą, liczymy na zwycięstwo i że będziemy dalej uciekać drużynie z Częstochowy i walczyć o ten srebrny medal do samego końca, bo to ostatnia kolejka, jeżeli drużyny będą szły łeb w łeb,
zapowiada nam się nader ciekawie. No i będziemy obserwować i Żurawskiego, i Baku, i jeszcze kilku innych piłkarzy Warty Poznań. Dziękujemy za dziś w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Daniel Trzepacz, pogońsport.net.pl. Dziękuję, dobranoc. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia.